Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie do Głosu Brandysa, a Pan nas zaprosił do Nawsia, bo teraz to jest Pańskie miejsce na tym skrawku zalodziańskiej ziemi, z wyboru? To znaczy z przymusu, ponieważ w 1976 roku tutaj przyszedłem pracować w spółdzielni rolniczej, no i zostałem do teraz. A wcześniej co było? Wcześniej urodziłem się w Karwinie, gdzie byłem do matury, mieszkałem później w Ołomuńcu dwa lata w wojsku, w Mladej, później 2 lata w Wyższej Szkole Rolniczej w Nitrze, a później 8 lat we Wrocławiu, gdzie obroniłem pracę magisterską oraz doktorat, no i później wróciłem z powrotem i otrzymałem pracę w Boguminie, gdzie pracowałem do 1976 roku. Pozwoli Pan jednak, że dzisiaj nie będziemy się jakoś szczególnie zagłębiać w Pańskiej biografii, ale poproszę Pana o to, żeby został Pan moim przewodnikiem. To znaczy, już lata na to mam, żeby mógł młodym ludziom przewodzić, dlatego chętnie przyjmuję Pana wezwanie. Bardzo dziękuję. Zaczynamy dzisiaj od na wsia Jabłonkowa właściwie, bo tam skierujemy nasze pierwsze kroki. Zatem wsiadamy do auta najpierw Jabłonków, a potem zdradzimy naszym widzom, jakie będą kolejne punkty podróży. Zostańcie Państwo z nami w Głosie Brandysa. No to w takim razie jesteśmy w dzielnicy Biała. W Białej, ale to nie jest cel naszej podróży, to nie, oczywiście. Nie, z tym, że to jest historyczna dzielnica, gdzie w dawnych czasach mieszkali tutaj tkacze, jabłonkowcy, i gdzie dlatego Biała się nazywa, ponieważ te płótno lniane, które moczono właśnie w Łomniance, później wieszano na słoneczku, żeby zbielało. I wszędzie te białe płótno było widoczne z wszystkich stron i dlatego ta dzielnica nazywa się Biała. Panie Stanisławie, zaczynamy od pierwszego przystanku. Dzisiaj taka dłuższa podróż nas czeka poza Olziu, ale jesteśmy w Jabłonkowie, niedaleko pańskiego miejsca zamieszkania, domu. Dlaczego akurat tutaj? Co to za miejsce? Znaczy, to są Mazurowice. Ta nieruchomość i grunty przekazała pani nauczycielka Mazurowa miejscowemu kołu PZK-u w Jabłonkowie. I bardzo byliśmy z niego zadowoleni, ponieważ jak zburzono czytelnię, to tutaj wykorzystywaliśmy to właśnie na organizowanie wianków. To już są odległe lata. To są lata 80. Tak? No i tutaj z tego mostu dziewczyny rzucały wianki, chłopcy biegli łomnianką i wianki łapali, i później tu na Mazurowicach organizowaliśmy właśnie tę uroczystość, tańce, hulanki, swawola do rana, od wieczora do rana. A teraz tutaj dom zieje pustkami, nie tylko z powodu pandemii. To znaczy niestety do lat 2010 żeśmy to wykorzystywali, ale potem się okazało, że trzeba ten dom odremontować i szukaliśmy środków na to. Dom pamięci ludzi, z tym ofiarom, którzy zostali w Katyniu, w Ostaszkowie pomordowani, ponieważ obecny prezes szkoła jest również przewodniczącym rodziny katyńskiej. Tak jest, pan Jan Ryłko. Tak, Jan Ryłko. I bardzo nam potrzebne są te środki, żeby to odremontować, żeby to było godziwe, godne tej pamięci, ta nieruchomość tutaj i to muzeum czy dom pamięci. No, jest to naprawdę bardzo ważne miejsce dla nas, tak? Z tym, że proszę zobaczyć, jakie widoki są kościół. Tam na horyzoncie widzimy Filipkę. No, jesteśmy w pięknym miejscu nad brzegiem Łomnianki, a tutaj by można było organizować jak seminaria, jak spotkania, tak również i imprezy plenerowe. Tematem tego odcinka są właśnie różne miejsca pamięci. My skupimy się najbardziej na cmentarzach, na grobach, to już za chwilę, ale miejmy nadzieję, że ten budynek odzyska swój dawny blask. Jak tak spoglądam, no jest tu sporo roboty i sporo pieniędzy potrzeba. No, myśmy mieli zrobiony projekt na 5 milionów złotych, tak? Z tym, że był to tak zwany projekt
transgraniczny, słowacko-czesko-polski, no ale niestety partnerzy się wycofali, bo nie umieli zagospodarować tych środków, które byśmy uzyskali, i już 3 lata teraz szukamy innych źródeł finansowych, żeby to odremontować. Życzę powodzenia, oby ten remont generalny mógł nastąpić jak najszybciej, a my mamy jeszcze dzisiaj bardzo wiele spraw do omówienia. To co, w drogę? Tak. To znaczy, jedziemy teraz na cmentarz Jabłonkowski, który jest naprawdę bardzo ciekawy z punktu widzenia osób, które tam są pochowane i które tam mają swoje, pojedziemy potem w lewo. Teraz dobrze, w lewo. Czyli w lewo, tutaj sobie skręcimy, tak, i już jesteśmy zaraz przy cmentarzu w Jabłonkowie. Zanim wyjdziemy na cmentarz, to jakby Pan mógł tylko w kilku zdaniach powiedzieć, skoro motywem przewodnim tego odcinka jest, czy są właśnie miejsca pamięci, skąd się to u Pana wzięło? Taka walka o przywracanie tej pamięci, o właśnie remontowanie, czy dbanie też o groby, przypominanie o tym, że to jest ważne? Wzięło się to z tego, że mam rodziców i dziadków na cmentarzu w Karwinie. I zawsze jak tam jadę, to zwiedzam ten cmentarz. I jak widzę tę dewastację, to włosy mi się jeżyły na głowie i powiedziałem, że po prostu to, jak to wygląda gdzie indziej. I okazało się, że prawie wszędzie te miejsca pamięci są zaniedbywane. No i kiedy stałem się członkiem Sekcji Historii Regionu przy Zarządzie Głównym PZKO, to uczuliłem właśnie pana doktora Zahradnika, żeby jakoś popracować nad tym upamiętnieniem tych osób, które dla polskości wiele zdziałały, a teraz tam leżą na tych cmentarzach i o nich się zapomina. I pan doktor Zahradnik opracował piękną publikację na ten temat, tak, którą wydał w 2012 roku. I to jest dla mnie taki przewodnik. I ja w związku z tym podnoszę raban i staram się, żeby ludzie uświadomili sobie to, że nie wolno o naszych przodkach zapomnieć. To proszę w takim razie nas też uświadomić. Wysiadamy, idziemy na cmentarz, najpierw w Jabłonkowie. Zaraz porozmawiamy o konkretnym miejscu, w tym miejscu. Więc tutaj podchodzimy do grobu nieznanego żołnierza, który jeszcze przed 1989 rokiem został odremontowany przez władze gminy, z tym, że było to tak, że był tu tylko drewniany krzyż i był napisane żołnierz Wojska Polskiego NN. I teraz właśnie to żeśmy z tego zrobili właśnie coś takiego, że to jest grób nieznanego żołnierza, tak. Czyli to już jest coś, co udało się zrobić. To znaczy udało się zrobić, tylko nie według, po prostu nie mieliśmy na to pieniądze, gmina na to dała pieniądze, jest napisane grób nieznanego żołnierza, grób nieznanego wojna, ale nie ma tam napisane, że to był grób żołnierza Wojska Polskiego. Mhm. Tak jak było na tej tablicy, na tym tego krzyżu, oryginału tego krzyżu drewnianym. Mhm. No, ale w porządku, zawsze na zakończenie wojny tutaj się podchodzi, z tym, że to jest żołnierz, który padł w wojnie czesko-polskiej, ale
to jest inna niż Szczecin. Okej, okej. Czyli to nie druga wojna światowa. To nie druga wojna tylko światowa. Tylko oczywiście wcześniejsze czasy. Takich miejsc tutaj na tym cmentarzu czy w okolicy jest więcej, to znaczy, które pan. To znaczy, jest więcej, tam jest grób Rykalskiego, który był powieszony w Czadcy. I to podejdźmy tam. Tak. Doszliśmy do miejsca wiecznego odpoczynku rodziny Rykalskich. Miejsce też niezwykłe, bo niezwykła jest historia żołnierza. Wojska Polskiego, Wojska Franciszka Polskiego. Rykalskiego, tak. Który tutaj jest pogrzebany, a który walczył w wojnie czesko-polskiej. Został złapany tutaj w Jabłonkowie, przewieziony do Czadcy i tam czescy legioniści go powiesili. Z tym, że u niego była taka tragedia, że pierwszy raz go powiesili, to sznur się urwał i ksiądz, który mu ostatnie namaszczenie dawał, powiedział: Pan Bóg go wyzwolił, jest wolny, ale legioniści nie dbali na słowa księdza, powiesili go drugi raz i tam zginął. Rodzina go przywiozła i tutaj pogrzebała. No dość, muszę przyznać, przerażająco brzmi, jak się czyta taki suchy biogram tej postaci. Jest tam właśnie fragment dwukrotnie powieszony. Tak, tak, to jest właśnie ta miejsce tragedia. Też wymagające szczególnej uwagi, bo napisy zatarte, Chrystus na krzyżu tylko w połowie. Tak, więc Stowarzyszenie Odra Niemen weszło ze mną w kontakt i obiecało, że znajdzie środki finansowe na odremontowanie tego krzyża. Ja już jestem w kontakcie z rodziną, czyli to jest od brata wnuk, który mieszka w Trzyńcu, z jego córką jestem w kontakcie. Oni tutaj te płyty wymienili, płacą za ten grób i zgodzili się na to, że będzie ten krzyż odrestaurowany i będzie tam napis: żołnierz Wojska Polskiego Franciszek Rykalski powieszony w Czadcy. Czyli to nie jest przykład tego miejsca, o którym zapomniano, ale przecież na całym Zaolziu oczywiście miejsc wymagających przywrócenia tej pamięci jest bardzo wiele. To znaczy prawie by zapomniano. Prawie by zapomniano. Gdybym przed 3 laty nie ingerował, nie szukał rodziny Rykalskich i z nimi się nie skontaktował. Z powodu tego oni potem już zaczęli też myśleć o tym, że to jest ich miejsce ostatniego spoczynku i że warto, ale są zadowoleni, ponieważ to są duże środki, jak na emeryta, który jest chory, żeby wynałożył te pieniądze, oczywiście, bo trzeba grubo płacić, a jeszcze oprócz tego trzeba odremontować, bo to jest podwójny, widzi pan, podwójny grób, także tutaj są pradziadkowie pochowani, tak, dziadkowie, no i ten Franciszek. To ile jeszcze tutaj, tylko w Jabłonkowie, jest takich grobów, którymi już się pan zajmuje, albo którymi trzeba by się zająć? To znaczy, całe szczęście o te inne groby jeszcze rodziny dbają, ponieważ żyją potomkowie. Jest tu grób Ryłki, który został zastrzelony pod Kozubową. Tak, żyje prezes Ryłko, jego dziadek. Także to są ludzie, którzy, a jeszcze oprócz tego innych, których tutaj mamy, to żyją potomkowie i dbają o te groby. No i mamy jeszcze tutaj kolejne miejsce. To jest najbardziej dostojne miejsce na tym cmentarzu. To jest pomnik legionistów, którzy tutaj w 1914 roku byli i tutaj w lazarecie zmarli. Ale co chcę powiedzieć, jest w nieszczęśliwym miejscu usytuowany, ponieważ nie ma do niego dojścia, więc już mamy projekt, że tę ścianę, która jest za tym pomnikiem, usuniemy, pomnik cofniemy o metr do tyłu i będzie miejsce przed tym pomnikiem, żeby można tam... Bo tu się trudno przeciskać, przecież jest gęsto. Tak, gęsto, jest grób na grobie. A ten pomnik również też ma pod opieką rodzina Sikorów
z Renopolu, tak, z firmy Renopol. I oni dbają o ten pomnik, ale oprócz tego napisy odnowili też z Stowarzyszenia Odra Niemen. A chciałem jeszcze powiedzieć, że ten cmentarz jest charakterystyczny z tym, że leży tu większość członków zespołu chóru Gorol. A pan śpiewa w tym chórze? No, ja jestem już teraz najstarszym śpiewakiem w tym chórze, ale niech proszę zobaczyć, jakie piękne góry dookoła są i kiedy tego Gorola składamy do gromu, to mu śpiewamy grunie moje grunie, już mi odejść trzeba. To piękne pożegnanie. Tak. Taki hymn mamy dla każdego, którego grzebiemy tutaj na tym cmentarzu. To pospacerowaliśmy sobie po tym jabłonkowskim cmentarzu. Oczywiście ta dzisiejsza podróż się nie kończy. Mamy kolejny punkt programu? Tak, jedziemy zobaczyć, gdzie kiedyś stała czytelnia katolicko-ludowa w Jabłonkowie, bo w tym roku właśnie było 150 lat od jej założenia. To pan o tych wiankach też wspominał przed chwilą. Tak, i tam właśnie też wtedy tradycja wianków powstała i tam koło tej czytelni płynie Olza i tam chłopcy dziewczyny rzucały wianki, a chłopcy Olzą biegli i złapali wianki i później się z dziewczynami mogli całować. Pan mnie prowadzi, a ja kieruję. Dziękuję. Więc jedziemy teraz tam w tym kierunku, na ulicę Szkolną, koło Polskiej Szkoły Podstawowej. Dobra, ja sobie tu spokojnie wycofam i... Tak. No, mamy dzisiaj taki gorący dzień, no, ale idealnie trafiło nam takie spotkanie. Znaczy, pogoda nam dopisała. Pięknie. Ale... I za drogą w lewo, w lewo, nie? W lewo, jasne, tak. Dobrze, to tu znamy. Na szczęście. Myślę, że nasi widzowie również. Tak, tylko panie tutaj chodzą środkiem drogi se. No bywa i tak, ale my sobie poradzimy. Tak, i tutaj proszę, przed nami jest Polska Szkoła Tak, Podstawowa. Mamy Polską Szkołę oczywiście. Tak, imienia Henryka Sienkiewicza. I w prawo teraz skręcamy. Ale na tą szkołę to się pan już nie załapał. To znaczy moje dzieci. Dzieci, tak. Moje dzieci uczęszczały. Ja byłem nawet przez rok przewodniczącym Rady Rodzicielskiej, o! Ale później pan dyrektor stwierdził, że nie jestem w partii, więc musiał zmienić mnie na partyjnego. No jasne, bo to były te czasy. Ale nie byłem mu zły, nie byłem mu po prostu, nie gniewałem się na niego za to, bo byłem prezesem miejscowego koła PZKO, miałem inne funkcje, miałem dużo roboty innej, więc to... No, zresztą pan w tym kole zawsze w jakiejś formie działał, no nie? To znaczy... Lewo, prawo? W lewo, w lewo. Jak przyjechałem do Jabłonkowa w tym 76 roku, no to zaraz włączyłem się w działalność i wymyślałem głupoty. No i w związku z tym mnie zaraz zrobili członkiem zarządu. Pan mnie teraz zabiera w kolejne miejsce. Bardzo tak, proszę. Tutaj. Tutaj, jak stoją te bloki, no, tu kończyła ulica Polska i tu był stary Jabłonków. A tu po prawej stronie ta droga szła tam w górę, nie szła tu tędy, tylko tam w górę. I tu w tym miejscu, jak są te drzewa, stała czytelnia, Polska Czytelnia Katolicko-Ludowa, piękny budynek, który był przed 150 lat. Tu przy tym drzewie z tym odblaskiem, tak? Od tego drzewa do tyłu tam, tam była. To tam. Chodźmy pod to drzewo. Tak, bo tu był kiedyś, tu jak jest teraz te służby, usługi techniczne, to była stara restauracja, taka wąska, długa, tak, i był tutaj młyn nad Olzą, tak, i tu jak pierwsze kupili te restauracje i z tej starej restauracji był Dom Polski, Czytelnia Ludowa, ale potem dobudowali piękny blok, tak, i mamy, są zdjęcia historyczne, jak pięknie wyglądała ta czytelnia, Polska Czytelnia Katolicko-Ludowa tu w Jabłonkowie. Niestety, teraz tu jest parking. Tak, i tutaj w tym miejscu właśnie chcemy wybudować wideobox z ekranem i przez całą dokumentacją dotyczącą czytelni katolicko-ludowej w Jabłonkowie, która przed 150 laty została wybudowana,
a w 1989 roku została zburzona. Ten moment zburzenia pan też pamięta? To znaczy, ja se to pamiętam, bo już byłem w Jabłonkowie, tak? I żeśmy szukali miejsca, bo to był dom PZKO, to była potem czytelnia, to był jako siedziba PZKO i żeśmy uzyskali te kamienicę zburzoną na rynku i wszyscy myśleli, że nic z tego nie będzie, a myśmy się zmobilizowali i za 2 lata żeśmy wybudowali dom PZKO na rynku. To tam podjedziemy teraz. Tak. Dobra. Dojechaliśmy już pod dom PZKO, nie trzeba było oczywiście daleko, wszystko w niedalekiej odległości. Jak to było z tym budynkiem tutaj? To jest po prostu stary dom mieszczański, też dwóch nauczycielek były właścicielkami. Później to ktoś odkupił tę ruinę, bo to była ruina, speciło to cały rynek. I właśnie miasto w tym 79 roku wpadło na pomysł wcisnąć to Polakom za czytelnię. Powiedzieliśmy, dlaczego nie, więc najpierw było trzeba załatwić sprawy własności. Sprawy własności się załatwiały, środki się załatwiły, no i później samociąż, jak się mówi, własna siła robocza, od rana do wieczora starzy, młodzi, kobiety, dzieci pracowały. Dom PZKO działa, oczywiście no nie w tym kontekście pandemicznym, bo wiadomo, że ta kultura dopiero będzie się powolutku otwierała. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli się spotykać także tam w środku. I do domu PZKO pan też na próby chóru chodził. Już będziemy chcieli od czerwca rozpocząć próby Gorola, tak, z tym, że będziemy w dużej sali ćwiczyli z wszystkimi przepisami higienicznymi, żeby nikt nam nie zarzucił, że nie ma odległości 2 metrów jednego od drugiego, to możemy sobie pozwolić, 30 osób, ale chcę powiedzieć, że już w tym roku planujemy kawiarenkę, świętogórską kawiarenkę pod Pegazem, tak, i będziemy tu prezentowali pana docenta Martynka z jego nową publikacją o Kubiszu. Czyli rozumiem, że nasi widzowie mogą czuć się zaproszeni. Jak najbardziej. Jesteśmy znów w drodze, z Nawsia pojedziemy teraz do Karwiny. Zmieniła nam się pogoda, ale my planów oczywiście nie zmieniamy i z panem Stanisławem Gawlikiem jedziemy dalej. Tym razem, panie Stanisławie, w pańskie rodzinne strony. Jak najbardziej. Tam się urodziłem, tam mieszkałem i te miejsca mam zawsze w sercu. No to w takim razie sentymentalna podróż do Karwiny. Teraz pana najbardziej zajmuje, jeśli chodzi o właśnie pana rodzinne miasto? To znaczy... Tak, czy pan pracuje? To jest sprawa spuścizny dyrektora Karola Piegzy, który w latach 30. Jeździł po Górnej Suchej, Dolnej Suchej, Łazach, Karwinie i spisywał pieśni, które ci ludzie pamiętali. Mam całe dwa grube zeszyty jego rękopisem spisanych pieśni, którymi on potem pracował, bo właśnie dał sobie tą pracę i na podstawie różnych wydanych śpiewników analizował, czy to są autentyczne pieśni, które jeszcze nie są publikowane, czy to są pieśni, które już ktoś odnalazł i ktoś opublikował, i znalazłem tam przeszło 20 pieśni, które nigdzie nie były jeszcze publikowane. To jest wielka zasługa pana dyrektora Piegzy. No i potem mam jego wiersze, które pisał pod pseudonimem. Mam jego akwarele z tematyką górniczą. Jest to naprawdę warte opublikowania, ponieważ teraz, jak już kończy się ten boom górnictwa, kopalnie są zamykane, to ta tradycja górnictwa
No tak, musi mamy być, koniec rozdziału całego historii. Tak, musi być, powinna być jakoś zapamiętana, ponieważ ci ludzie w pocie czoła pracowali na swoje życie, bo mój strażnik, kto był od 14 lat górnikiem, tak, zaczynał od tak zwanego wozacza, czyli chodził z koniem, tak, z wózkiem, później był folowacz, czyli ładowacz, tak, no a później, jak już miał 18 lat, to już był górnikiem, tak, to znaczy był, pracował w przodku, a pracował w górnictwie właściwie do końca wojny, bo potem po wojnie to już mając wykształcenie odpowiednie, bo jeszcze jako młody chłopak uczęszczał na różne kursy dokształcające i miał egzaminy zrobione z księgowości, miał egzaminy zrobione z ekonomii górnictwa, więc później był urzędnikiem i pracował jako na kopalni Gabriela, później pokój, a później no pokój skończył, ta kopalnia skończyła pod nazwą pokój jako odpowiedzialny za mieszkania górnicze, tak, i ja jako chłopak właśnie w czasie wakacji pracowałem z robotnikami przy remoncie tych mieszkań, przy odnowieniu tych mieszkań, no a potem niestety w latach tych 57-58 przy burzeniu tych domów górniczych, bo po prostu były tak zdewastowane, że tylko do rozbiórki się nadawały. Także to są sprawy. No i pan tą ścieżką nie poszedł, górniczą, to znaczy, tradycji rodzinnych. Czy jak to było? Po maturze pan dyrektor Drusce mnie zawołał i powiedział: Gawlik, masz dwie możliwości. Albo do rolnictwa, albo do górnictwa. No bo ja wywodziłem się z ortodoksyjnej katolickiej rodziny. Moja mama była katechetką i nie miałem najlepszych papierów do tego, żeby móc iść po maturze na studia. Z tym, że ja byłem łobuz, nie uczyłem się dobrze, nie miałem dobrego świadectwa, ale mama powiedziała: mieliśmy gospodarkę w domu, umiesz wyrzucać obornik spod zwierząt, umiesz się, pasłeś gęsi, pasłeś koże, do rolnictwa. No i zdecydowane. No i poszedłem na studium pomaturalne do Umuńca na szkołę rolniczą, no i potem to rolnictwo już się mnie trzymało. Jedziemy do Karwiny, ale wracając do tego nazwiska Piegzy, rozumiem, że szykują się w takim razie kulturalne wydawnicze perełki. To znaczy tak, jeszcze mamy pamiętniki, pani dyrektor Czutkowa ma bardzo piękny pamiętnik pisany przez rodziców Piegzy, tak? I ona często korzysta z niego przy przygotowaniu programów kulturalnych dla dzieci, bo to jest tak... W Szkole w Jabłonkowie, tak. I ją po prostu prosiłem, czy byśmy również tego nie wydali, ponieważ to jest ewenement, tak, że już jego rodzice, jego mama pisała taki pamiętnik, tak, gdzie wszystko to, co się działo wtedy, tej części łaziańskiej, tak, bo to jest ta część dolna Zaolzia, to jest po prostu zapisane i jest udokumentowane. My tutaj gadu-gadu, ale trzymajmy się trasy, bo za chwilę trzeba będzie skręcać, a my jeszcze tak przejedziemy i nie trafimy. Nie. Pojedziemy, trafimy. Zabrał mnie pan pod kościół na sam początek tej karwińskiej przygody.
Tak, dlatego, że tutaj babcia mnie zmuszała codziennie, o 6 rano z nią musiałem chodzić do kościoła na mszę, a później przez długie lata ministrowałem tu w tym kościele, także po prostu to jest taka sprawa, że jestem zaszokowany tym, że ten kościół ciągle jeszcze jest. Kościół pod wezwaniem świętego Piotra z Alkantary. Tak. Miejsce bardzo symboliczne, jedyne ocalałe tutaj w tym nieistniejącym już właściwie mieście. Tak. No i jeszcze ten cmentarz, który tutaj został, to jest sprawa. Mieszkałem tam kawałek nad górą, ale to zobaczymy później z innego miejsca. Bardzo mnie smuci, że informacje, które tutaj są, nie są rzetelne. Dlaczego? Bo na przykład, mapy, są zdjęcia. Tak, ale po prostu nie ma ani jednego polskiego słowa. Jakby tutaj żywego polskiego nie było. Tak? No rzeczywiście, patrzę, że tam tak, mamy po czesku, po angielsku i to wszystko. I tyle. Tak. I do tego tutaj, za tymi tablicami, były dwie polskie szkoły, biała i czerwona. Tak. Mam dokument, książeczkę, która opisuje to, jak budowano tą czerwoną szkołę. Mamy, ile dzieci chodziły do tych szkół. Ja też tutaj do tej szkoły chodziłem i w białej szkole, w 4 klasie, nie zapomnę, bo mieliśmy właśnie okna na kościół i zawsze z niecierpliwością patrzyłem na zegar, czy pani nauczycielka przypadkowo nie przedłuża lekcji, że kiedy już będzie przerwa. Miał pan dobry punkt widokowy. Tak. Pokaże mi pan to miejsce? Tak. Więc tu była stara biała szkoła, z tym, że przedtem była szkoła budowana drewniana tu w ogrodzie. Tutaj stała biała szkoła, naprzeciwko właśnie kościoła, a trochę wyżej była czerwona szkoła, było tam boisko, był ogród, gdzieśmy prace ręczne, wtedy ręczne to ogrodnicze, po prostu dla szkolnej jadalni tam się uprawiało warzywa i szkoła korzystała z tego, co my jako uczniowie żeśmy tam wyhodowali przy wielkiej uwadze nauczycieli, którzy też z tego korzystali. Rozumiem, że biała i czerwona szkoła wynikało to z kolorów. Tak, z kolorów, jak najbardziej. I tak to mówiło się zawsze, kaj chodzisz do białej szkoły. Aha, tak to jeszcze do 5 klasy chodziło się do białej szkoły, a potem 6., 7., 8. chodziło się do czerwonej. Albo przedtem, po wojnie zaraz to była szkoła wydziałowa. I wszystko było blisko. Tak, wszystko było blisko. No teraz właściwie nawet kamień na kamieniu nie pozostał. A to jest właśnie to, że najgorsze, że może teraz zacznie się jakiś boom budowlany, że jak kończy się górnictwo, już te tereny nie będą upadały, że zaczną tu budować domy i zaczną się tu sprowadzać ludzie, będzie to znowu odżywało, ale ci, którzy tutaj mieszkali i musieli się stąd wyprowadzić, już tutaj nie powrócą. Dodajmy tylko w bardzo wielkim skrócie, bo oczywiście widzowie z Zaolcia doskonale znają tę historię, ale być może ogląda nas ktoś z dalekich stron, ktoś, kto nie zna tego kontekstu. Mówimy o mieście, które nie istnieje, bo zostało zburzone na skutek szkód górniczych, tej nadmiernej eksploatacji węgla tutaj. To znaczy rabunkowej, można by powiedzieć, rabunkowej eksploatacji. Mam dobre informacje, ponieważ mój wujek był dyrektorem kopalni na Armii Czechosłowackiej, tak? I on właściwie mówił, że nie może zaradzić temu, żeby robiono tak jak w Polsce, żeby po prostu ten wydobyty węgiel i te wszystkie sprawy związane z wydobyciem potem jakoś uzupełniać te pustki, żeby ten teren tak nie upadał, tak, ale niestety wszystko musiało być bardzo oszczędne, a węgiel był potrzebny. Liczył się efekt. Liczył się tylko wynik tego, że będzie dostatek energii dla hut i dla elektrowni. No i 500% normy. Tak. Panie Stanisławie, w którą stronę teraz pomkniemy? Teraz pojedziemy na cmentarz. No to wsiadamy.
to jesteśmy już przy cmentarzu. Kawałeczek dalej tylko, bo to wszystko jest tutaj w tej niedalekiej odległości. Tak, tu po prostu wszystko było blisko. No to ja wyłączam i wysiadamy, co? Wysiadamy. Dobra. Dobra, no to idziemy. Najpierw na cmentarz, a potem... Mhm. Tak, najpierw pójdziemy do grobu burmistrza Karwiny Olszaka, którego Niemcy zamordowali. To jest właśnie zawsze, co roku upamiętniamy jego śmierć, bo był to bardzo wielki patriota i bardzo zasłużony dla polskości. Także tutaj przy tym grobie zawsze są uroczystości wspomnieniowe. O, już widzimy, doktor Olszak. Tak. No tutaj wiadomo, że grób nie należy do zapomnianych. Tak. Mało tego, widać znicze jeszcze z naklejkami konsulatu z Ostrawy. Pani konsul Izabela Wojko-Chwastowicz też odwiedza na Zaolziu wiele takich miejsc pamięci. Tak, jest gorącą orędowniczką upamiętniania tych miejsc. Burmistrz Wacław Olszak właśnie był jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej, zamęczony przez gestapowców. 11 września. 11 września to było. Tak, później była dalsza wielka egzekucja w Karwinie z Barbarą, za kopalnią Barbara, gdzie rozstrzelano właściwie Polaków. To są takie symptomatyczne sprawy, jak Niemcy byli przygotowani do tego, żeby likwidować Polaków na początku wojny. Inteligencję zawieźli do Skrochowic. Przeszło 30 czołowych działaczy polskich. Wywieziono do Skrochowic, do pierwszego, można powiedzieć, Polenlagru, tak, ale to nie było. Oni tam byli tylko przez 2 miesiące. Później ich rozwieziono do innych obozów. Ale wiadomo, że już przed rozpoczęciem II wojny światowej w Ostrawie Niemcy stworzyli bazę danych wszystkich Polaków, których będzie trzeba zlikwidować w czasie II wojny światowej. Potem mogli tylko odhaczać. Tak. Chodźmy dalej w takim razie, bo jeszcze jest trochę miejsc do odwiedzenia. Mieliśmy grób, o którym pamiętamy, ale oczywiście w tym miejscu jest wiele takich grobów już zapomnianych, zaraz obok zresztą widać. Tak, kiedy już rodziny nie ma kto dbać o ten grób, więc zostaje tylko taki pomnik i puste miejsce, ale jak wiemy, ten cmentarz już będzie tylko cmentarzem historycznym, nie będą tutaj grzebani ludzie, więc może później miasto znajdzie pieniądze na renowację tych pomników. No idziemy do grobu właśnie pomordowanych w Suskim Lesie za gospodą Mokrosz Polaków, którzy jest taki ciekawy element, tu przejdziemy, że niech pan prowadzi. Jest tam pogrzebana pani Gałuszka, o której twierdzi, dotąd mamy stwierdzone, że ma 3 daty śmierci. Jak to możliwe? No, bo wszyscy, którzy się tym zajmowali, to po prostu inną datę podawali, a ja teraz chcę sprawdzić, szukam dokumentu ekshumacji, ponieważ dotąd żyjąca osoba twierdzi, że pani Gałuszkowa została zastrzelona właśnie za Nowym Jorkiem w lesie w dniu, kiedy była wielka tragedia w Żywocicach. Ją w ramach tej akcji żywocickiej zastrzelono. Jej męża zastrzelono właśnie w tym Suskim Lesie za Mokroszem, za gospodą Mokrosz. A trzecia data jest na tablicy tutaj na cmentarzu. Także to jest do dzisiaj niesprawdzone. Ja zwróciłem się do IPN-u, czy nie mają niemieckich dokumentów na ten temat, ale niestety sprawę zamknięto z powodu braku jakichś innych informacji, które by można było
znaleźć. W ogóle jak tak spoglądam, to większość grobów, wiadomo, z polskimi nazwiskami: Guziur, Bogocz, Kopel, Samek. No, jesteśmy przy grobie ofiar zamordowanych przez nazistów w Karwinie, z tym, że niestety ta tablica nie jest dokładna, to znaczy daty, które tam są umieszczone, nie są dokładne, ponieważ nie zgadzają się ani z tym, co sprawdził pan doktor Stanisław Zahradnik, ani z tym, co opublikowała Związek Bojowników za Wolność i Demokrację w swojej publikacji z 1947 roku. Ale taką tablicę tutaj powieszono, z tym, że ten diakrytyka również nie sprawdza się, ponieważ Gajduszkowie byli Polakami, mieszkali w kolonii. SZ Nowy Jork musiałoby być. Było przez SZ i normalnie to w dokumencie niemieckim dotyczące Gajduszka jest napisane SZ, nie Gajduszek, jest napisane przez SH, po niemiecku jest znowu napisane, tak? Rzecz. Czyli mówimy nie o pani Gałuszkowej, ale Gajduszkowej. Tak jest. I tutaj pan wspominał o tych trzech datach. Tak, te trzy daty, które są, które publikowane są, ale nie jest udokumentowane, która data jest. Ja wierzę tej pani, która była osobistym świadkiem i której mam relację nagraną, że to była ta data właściwa śmierci. Jest tutaj wiele, myślę, ciekawych historii do opowiedzenia, ale jeszcze zatrzymajmy się w jednym wybranym miejscu. No nie możemy o wszystkim opowiedzieć. Myślę, że każdy, kto tutaj na ten cmentarz się wybierze, no to może też odkrywać kolejne miejsca. I do tego pan też namawia, tak, żeby no, patrzeć, mieć oczy szeroko otwarte, patrzeć, który grób być może wymaga jakiegoś przywrócenia tej pamięci, wymaga wyjątkowej troski. Tutaj koła PZKO mogłyby też spisywać. Niestety, albo nie ma tutaj to, koła PZKO. No nie ma. No, tak, nie? Tak. Po prostu myślę, że ta nowa organizacja Olza, którą Olza Pro. Pro, że ci będą robili te starania i trzymam palce, żeby po prostu dużo chętnych współpracowników znaleźli, żeby im pomagali przy tym upamiętnianiu tych miejsc. Chodźmy dalej. Tak, no tam w tej stronie jest jedna z najstarszych części cmentarza karwińskiego, z tym, że jest tam... I wchodząc na cmentarz, tak, po prawej, tak, bo tam była wejście było kiedyś tam wcześniej na ten cmentarz. Jest tam grób pana Giecego, bardzo zasłużonego dla polskości działacza, organizatora Sokoła, organizatora ruchów robotniczych. Ja miałem jeszcze możliwość po wojnie go spotkać, bo też się angażował po wojnie i tutaj na tym cmentarzu, jak żeśmy grzebali jednego zasłużonego Polaka, on przemawiał nad grobem i to taka... Pan był jako ministrant. Ja jako ministrant stałem z krzyżem koło grobu i słyszałem to wszystko i widziałem. To mówi takim patetycznym głosem, zwraca się do tego grobu, mówi: i słyszysz ty mnie? I słyszysz ty mnie? A potem się odwrócił, a on był zawsze głuchy i nic nie słyszał. I wszyscy tam na tym cmentarzu zamiast płakać, to się roześmiali, ponieważ Giece, a on się patrzy, a co się dzieje. Gdzieś tam w tym smutku była ta iskierka. Nie rozumiał, że jakie humoru zrobił poruszenie tym swoim przemówieniem. Ja myślę, panie Stanisławie, że też nie będziemy kończyć takimi smutnymi tonami, ani patetycznymi, żeby tak nie było, bo wiadomo, że odcinek jest dość poważny, tak. Temat jest poważny, cmentarze, miejsca pamięci i tak dalej, ale my właściwie wracamy do tego punktu wyjścia. Zabierał mnie pan w podróż w Nawsiu, tak, a my jesteśmy w Karwinie i docieramy do miejsca, z którego pan wyszedł, gdzie pan tak się urodził. To znaczy, ja się urodziłem troszkę wyżej, tak, ale tutaj, jak zobaczymy, pokażę wam, jak jest ten lasek. Był numer domu 311, tam mieszkałem od swoich 6 lat do matury i te tereny to były moje tereny zbójeckie. To chodźmy pozbujować. Tak, tam jak są te najwyższe drzewa, tam był właśnie mój dom rodzinny, 311 numer. I
stamtąd szła droga tutaj do torów kolejowych, tramwajowych i tu do kościoła i tu w prawo do sklepu Buresza. Dlatego to mówię, bo ja ze swojego domu widziałem przystanek tramwajowy Gabriela, czyli później Mir, i tam widziałem przystanek Centrum, czyli Mitę, i jak tramwaj stał na tym przystanku, to ja mogłem wybiec z domu i zdążyłem właśnie na ten tramwaj. Kolejny dobry punkt obserwacyjny. Tak, że zdążyłem na ten tramwaj, jak jeździłem do gimnazjum do Orłowej, bo tramwajem jeździłem do gimnazjum do Orłowej. Tutaj były tory kolejowe, tramwajowe. Teraz się tu przejść nie da. Teraz się tu, była tu rzeczka Karwinioczka, a tutaj w tym miejscu przed przejściem drogi przez tory był dom rodzinny redaktora Zolicha, pierwszego redaktora Głosu Ludu powojennego, i zawsze temu się mówiło Zolichówka, tutaj w tym miejscu. No i wszędzie tam były domy gospodarcze, tu byli gospodarze, którzy uprawiali ziemię, mieli swoje zajęcie. No a tam jest kopalnia Gabriela, na której pracował mój starzyk od swoich młodzieńczych, od 13 roku życia. Także w tym, no, do szkoły miałem blisko, do kościoła miałem blisko, do domu robotniczego praca miałem blisko, tak. Wszystko, ci koledzy, co tutaj mieszkali, tośmy tu właśnie w tym lasku zbujowali, tak. I pan ma w głowie taką dokładną mapę, bo ja oczywiście tego wiedzieć nie mogę, znać tego nie mogę. Patrzę, widzę drzewa, łąki, jakiś rurociąg, pustkowie. Nic więcej i pustkowie. My zwiedzaliśmy dzisiaj trochę pustkowia, trochę miejsc wcześniej w Nawsiu także, a w podróż w Głosie Brandysa, w tym specjalnym wydaniu podróżniczym, nazwałbym to tak, zabrał nas dzisiaj pan Stanisław Gawlik. Bardzo panu dziękuję. Też dziękuję. Pan został moim przewodnikiem. To znaczy, już mam lata na to, żeby móc być przewodnikiem. Do następnego razu. Mam nadzieję, że coś takiego uda się jeszcze powtórzyć, bo jest wiele miejsc do odkrycia. Jak najbardziej. Jak państwo widzą, czasem słońce, czasem deszcz, jak w życiu. Zaczynaliśmy od słońca w Nawsiu, jesteśmy z deszczem w Karwinie. Bardzo dziękuję państwu za uwagę i mam nadzieję, że zechcą państwo podróżować po Zaolziu i nie tylko, razem z Głosem Brandysa. Jak zwykle jest wiele historii do opowiedzenia, zatem do zobaczenia. Do zobaczenia.